Radio Szczecin poleca. Witajcie! Koniec tygodnia zbliża się wielkimi krokami, ale nie musicie czekać, z domu możecie wyjść i dobrze się bawić już dzisiaj. Niedawno odbyła się w Szczecinie 10. edycja Festiwalu Młodych Talentów. Agencja artystyczna chce tym razem przypomnieć artystów pierwszych dwóch edycji festiwalu z 1962 i 1963 roku i zaprasza Was na koncert z przebojami takich artystów jak Czesław Niemen, Karin Stanek czy Tadeusz Nalepa. A może lubicie dobry kabaret? No to mam znakomitą wiadomość. Od dzisiaj rusza Festiwal Komedii Szpak. I to rusza z wielkim przytupem, bo otworzy go spektakl Mumio – Welcome Home, Boys. Artystyczny smak, sznyt i oryginalność żartu, ale tego kabaretu chyba nie trzeba Wam przedstawiać. W browarze Stara Komenda zagra The Toasters. To amerykańska grupa muzyczna należąca do trzeciej fali ska, założona na początku lat 80. w Nowym Jorku. A jeżeli lubicie głośne maszyny odmierzające czas, to zainteresuje Was koncert Clock Machine. Zagrali na Woodstocku i Orange Warsaw Festival. Zgarnęli dwie nagrody, m.in. na 41. Festiwalu Fama i eliminacjach do przystanku Woodstock. Będzie rockowo i popowo, a po północy barmańskie show. Uwaga na latające butelki! Z ciekawością przyglądam się wszystkiemu, co robi Natalia Nykiel. Młodociana królowa elektropopu z konsekwencją tworzy swój kolorowy i efektowny wizerunek. Taki jest też najnowszy klip do piosenki Pół dziewczyna, do którego tekst napisała sama Katarzyna Nosowska. W ubiegłym tygodniu Nykiel otrzymała złotą płytę za debiutancki album Lupus Electro i platynową za singiel Error. Pół zwykła dziewczyna, pół elektro, muzyczna ikona. Gdy rzeka w krze, gdy miasto skuwa lód, spróbuj tak sam wpatrywać się jak król w gałęzi gnat lub jak z wroną tańczy wiatr. Udanego czwartku i polecam podsumowanie dnia w kolejnym RS News. Do zobaczenia w sieci. Radio Szczecin.